Słuchajcie, moi drodzy, tak na zakończenie powiem wam, w czym jest rzecz, bo nie spodziewałem się tego, ale się zdarzyło, aczkolwiek wszystkie świece już są wykręcone i włożone. Całe szczęście, nie obyło się bez jednego małego problemu. Tu widzicie, są wszystkie świece. Postaram się to wyjąć. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzy świece poszły dobrze. To jest już w zamienniku. Jedna jest tutaj jeszcze ze znaczkiem Volkswagena. Nie wiem, czy będzie widać. O, jest. I trzy pozostałe są z Boscha, wcześniej wymienione. Dziwi mnie to, że ktoś po prostu trzy wymienił, jedną zostawił. Dziwna sytuacja. No, tak się zdarza. Ta czarna świeca jest z drugiego cylindra. I powiem wam, że ktoś tutaj akurat na tym zamienniku włożył do tego cylindra, bo na czwartym była w oryginale. A trzy pozostałe już ktoś wcześniej wymieniał i wszystkie te ładnie się dokręciły, złożone na smar ceramiczny, bardzo fajnie, 17 Nm, pyknął kluczyk, ale na trzecim cylindrze już jest problem, widzicie, nawet po tej świecy, i to już mi się gwint ciągnął, nawet na klucz dynamometryczny nie kliknął, także praktycznie trzeci cylinder jest na wyczucie, bo prawdopodobnie ktoś to dokręcał i wymieniał bez klucza i przeciągnął ten gwint. Dlatego ja też to robiłem na wyczucie, bo innej możliwości nie ma. Nie mam pewności, że wszystko jest ok. W sensie, czy doszedł ten stożek, bo to jest, widzicie, stożek, który się musi ładnie w głowicy wyłożyć i uszczelnia on praktycznie tą komorę. Mam nadzieję, że będzie ok. Tak jak powiedziałem, jakieś dalsze próby dokręcania na klucz spowodowałyby zerwanie tego gwintu, bo jeszcze czułem, że on się ciągnie. Także mam nadzieję, że to po tej wymianie świec one przejeżdżą. Dość długi etap w czasie i w kilometrach. To jest raz. Kładziemy ich tutaj. Tak jak powiedziałem, te fajeczki są bardzo, bardzo długie. Żeby ich wyjąć bez demontażu przewodu, wtyczek od samych wtryskiwaczy, podciśnienia plus od samej szyny, praktycznie jest to niemożliwe. To znaczy niemożliwe. Da się to zrobić jak najbardziej, ale skutki będą takie, że sobie to połamiecie, bo będziecie to wyginać, przeginać. I w końcu narobicie sobie kosztów i to nie ma, bo się wszystko pourywa. To jest raz. Zobaczcie, tu jest w tej chwili włożony wkład z mana. Zalana jest cała puszeczka 2666. O, tu wchodzi w całości do obudowy, ale nic tam tutaj nie wypływa. To, co ja wam mogę powiedzieć z własnego doświadczenia i to, co zawsze ja robię, ja sobie tą powierzchnię tutaj czyszczę. Tak samo w samej puszce. Dodatkowo zwróćcie uwagę tutaj na śrubki, one są bardzo, bardzo małe. I przy demontażu może być sytuacja, że któraś wam spadnie. Nie tak kiedyś się zdarzyło, dlatego teraz nauczony doświadczeniem naokoło obudowy, zanim sobie odkręcę te śrubeczki, kładę sobie szmatę, tak żeby tu ewentualnie coś spadnie, to po prostu nie poleci mi pomiędzy osprzęt. No i później wiadomo, że trzeba ściągać osłonę. Jak się ma dużo szczęścia, to zostaje na osłonie. Jak nie, no to macie problem, bo to nie jest zwykła śrubeczka i wtedy komplikuje się nam sprawa. Także uczulam. Odnośnie odkręcania, ja sobie tutaj jeszcze później te gwinty smaruję, tak samo same śrubki, to jest bardzo mały moment, bo to jest około 6 Nm, także z wyczuciem, jak nie macie klucza, jeśli go macie, to jak najbardziej używacie. Na krzyż oczywiście delikatnie, powolutku, torksikiem, tak jak powiedziałem, po włożeniu zamykamy to wszystko, uruchamiamy procedurę VCDS-em pompy, pompa nam przetłacza. Odpowietrzamy sobie ten układ z uwagi na to, że ja tutaj te przewody, rurki musiałem niestety porozpinać. I mamy w tym układzie powietrze, tak czy inaczej, z uwagi nawet na wymianę samego filtra. Chyba tyle. Tak jak powiedziałem, delikatnie z tą pokryweczką 6 Nm. Jak ktoś nie ma, to naprawdę delikatnie z wyczuciem na krzyż, żeby się to bardzo ładnie wyłożyło. Ja sobie to jeszcze smaruję delikatnie. Smarem teflonowym dla hamulca, żeby to nam nie rdzewiało, i później ewentualny późniejszy demontaż za rok na pewno nie będzie nam przysparzał jakichś komplikacji. Także chyba tyle.